A gdyby tak otworzyć swoje ciało i zajrzeć na chwilę do środka? Zapraszamy na stół operacyjny. Dobra, odłóżcie skalpel, wystarczy, że obejrzycie ten filmik. Wasze oczy zmieniają kolor z różnych przyczyn, takich jak nastrój, wiek, dieta czy detoks. Długość życia rzęs wynosi około 3 miesięcy. Każdego dnia produkujecie od 2 do 6 szklanek śliny. Zawartość soli w waszym ciele jest niemal równa tej w oceanie. Gdy kichacie, powietrze z nosa wylatuje z prędkością 160 km na godzinę. Ludzie to jedyny gatunek, który płacze, gdy czuje smutek. Płuca są jedynym organem, który unosi się na powierzchni wody. Całkowite strawienie pokarmu trwa od 2 do 5 dni. Oczy są jedyną widoczną częścią waszego mózgu. Kości udowe człowieka są 4 razy mocniejsze od betonu, ponieważ dźwigają ciężar niemal całego ciała. Największy mięsień w ciele człowieka to mięsień pośladkowy, wielki. Siedzicie na nim. Niektórzy ludzie rodzą się z sercem na zewnątrz ciała. Astronauci przebywający w kosmosie stają się o około 5 cm wyżsi. Mózg człowieka jest w stanie przeżyć do 6 minut bez tlenu po ustaniu akcji serca. Drakońska dieta może spowodować, że komórki mózgu zaczną się zjadać. Gdybyście wyprasowali wszystkie fałdy swojego mózgu, miałby rozmiar poduszki. Nie zauważylibyście tego, bo... no cóż, byłoby po was. Każdego dnia robicie 25 tysięcy oddechów bez żadnego wysiłku. Dobrze byłoby to kontynuować. Gdy nie śpicie, mrugacie z częstotliwością 15 razy na minutę lub 15 tysięcy razy dziennie. Każdego dnia 25% wyściółki waszego żołądka regeneruje się, aby uniknąć uszkodzenia przez żerące kwasy żołądkowe. Codziennie przez wasze nerki przepływa i ulega oczyszczeniu 190 litrów krwi. Ćwierć miliona gruczołów potowych na waszych stopach produkuje około 1 szklanki potu dziennie. Co roku około 10% szkieletu człowieka jest wymieniane, ponieważ kości stale się regenerują. Codziennie przez wasze głowy przepływa około 20 tysięcy myśli. Gdyby zebrać ślinę, którą produkujecie w ciągu całego życia, można by nią napełnić 2 baseny. Popluskamy się? Nie tylko odciski palców są unikalne, odciski języka też. Co godzinę przeciętny dorosły traci około 600 tysięcy komórek skóry. Bycie w rozsypce to nie tylko stan emocjonalny. Dzieci mrugają tylko raz lub 2 na minutę. Gdyby wasze oczy były kamerą, miałaby ona 576 megapikseli. Najwyższa gorączka u człowieka wynosiła 46 stopni Celsjusza. Ludzki żołądek nie strawi trawy tak dobrze jak ten krowi. Potrzebowalibyście do tego kilku takich organów. Najszybciej rosnące włosy to zarost na twarzy. Najszybciej rośnie paznokieć na palcu środkowym. Najszybciej rośnie nos na waszych twarzach. Przeciętny ludzki włos żyje od 3 do 7 lat. Komórka jajowa jest największą komórką w ciele człowieka. Widać ją gołym okiem. Nos wraz z ustami i gardłem wpływa na tembr waszego głosu. A no, i zęby też. Wasz język może ulec zgrubieniu i jest to objaw chorobowy. Nawet najcichszy dźwięk powoduje rozszerzenie się źrenic. To, co z zewnątrz wygląda na lekkie oparzenie słoneczne, wewnątrz powoduje rozległe uszkodzenie naczyń krwionośnych. Po narodzeniu widzieliście świat na czarno-biało, jak wszystkie inne dzieci. Jedno oko jest silniejsze niż drugie.
Ludzki włos jest wystarczająco mocny, żeby unieść ciężar 1 kilograma. Codziennie powstaje 300 miliardów nowych komórek. Osoby z jasnymi włosami mają ich więcej niż te z ciemnymi. Całe żelazo zebrane z człowieka wystarczyłoby na zrobienie 7,5-centymetrowego gwoździa. Zero jest najpopularniejszą grupą krwi. Uszy wytwarzają więcej woskowiny, gdy się boicie. Ciepło, jakie produkuje wasze ciało w ciągu pół godziny, wystarczyłoby na zagotowanie niemal 2 litrów wody. Czerwień ust wynika z dużej ilości naczynek krwionośnych pod skórą. Do zrobienia jednego kroku potrzeba pracy aż 200 mięśni. Zęby są jedyną częścią ciała niezdolną do regeneracji. Stres powoduje 9 na 10 chorób. Istnieje 14 różnych kształtów nosa. 1/3 ludzi ma idealny wzrok. Rozwój oczu u embrionu człowieka rozpoczyna się w wieku 2 tygodni. Przez jakieś pół godziny od chwili poczęcia byliście pojedynczą komórką. Jedno na każde 2000 dzieci rodzi się z co najmniej jednym zębem. Ludzie zauważą wasze wypadające włosy dopiero, gdy utracicie ich ponad połowę. Aorta człowieka ma niemal tę samą maksymalną średnicę, co wąż ogrodowy. Nieźle. Wasz mózg jest w stanie zgromadzić tyle informacji, co 5 encyklopedii Britannica. Główka agrafki może pomieścić około 10 tysięcy komórek waszego ciała. Kubki smakowe znajdują się nie tylko na języku. Sposób, w jaki zapamiętujecie informacje, zależy od pozycji waszego ciała. Istnieje dolegliwość o nazwie zespół eksplodującej głowy, która objawia się słyszeniem nieistniejących dźwięków. Bum! Podczas dojrzewania wasz mózg dosłownie zmienia kształt. Niektórzy naukowcy uważają, że mały palec u stopy zaniknie w drodze ewolucji, ponieważ jest bezużyteczny. Na palcach nie ma ani jednego mięśnia. Przepływająca przez ludzki organizm krew wystarczy do wyżywienia 1 200 000 komarów. Tak naprawdę wasze oczy widzą świat do góry nogami. Dopiero mózg koryguje ten obraz. Kiedy się budzicie, zmysł węchu aktywuje się jako ostatni. 50% siły dłoni jest zawarte w małym palcu. Przeciętny człowiek wypija 45,5 tysiąca litrów wody do ukończenia 70 roku życia. Nasz organizm potrzebuje 15 tysięcznych sekundy, aby wykryć smak. To szybciej niż mrugnięcie okiem. Kubki smakowe nie są widoczne gołym okiem. Wypustki na języku to tak naprawdę brodawki. W mózgu człowieka jest więcej neuronów i połączeń nerwowych niż gwiazd w drodze mlecznej. Nadmierne dłubanie w nosie ma swoją nazwę – rinotileksomania. Paznokcie na dłoni, którą piszecie, rosną szybciej niż na drugiej. Gdybyście mieli policzyć wszystkie neurony we waszym mózgu, zajęłoby to 3000 lat. Skóra dorosłego człowieka waży od 3,5 do 5 kg, zaś jej powierzchnia jest porównywalna do rozmiaru podłogi jednoosobowego namiotu. Średni dystans, jaki pokonujecie w ciągu życia, wynosi 160 tysięcy kilometrów. Odpowiada to 4 obwodom równika. Szkielet 70-kilogramowego człowieka waży około 10 kg. Średnio 5 lat życia spędzacie na jedzeniu. W ciągu całego życia wasze serce bije 3 miliardy razy. Przeciętny dorosły spędza 1/3 życia na spaniu. W ciągu całego życia ciało człowieka trawi około 45 ton pożywienia. Przestrzeń między brwiami ma swoją nazwę – glabella. Skóra na stopach jest najgrubsza, najcieńsza znajduje się na powiekach. Niektórzy ludzie słyszą, jak ich oczy poruszają się w oczodołach.
Gdyby rozwinąć ludzkie DNA, miałoby długość 16 miliardów kilometrów. To 40 tysięcy razy więcej niż dystans z Ziemi do Księżyca. Komórki skóry całkowicie odnawiają się co 28 do 30 dni. Wątroba jest w stanie się zregenerować nawet po zredukowaniu do 1/4 pierwotnego rozmiaru. Długość życia kubków smakowych wynosi nie więcej niż 10 do 14 dni. Mózg zużywa ponad 20% całkowitej energii organizmu, nawet gdy odpoczywacie. Osoba z anosmią nie czuje i nie rozróżnia zapachów. Pod koniec życia przeciętny człowiek jest w stanie przypomnieć sobie do 150 bilionów pojedynczych informacji. Cokolwiek by się stało z odciskami palców, po odrośnięciu zachowują swój pierwotny wzór. Ludzie to jedyne stworzenia naturalnie śpiące na plecach. Czaszka człowieka składa się z ponad 20 pojedynczych kości. Praworęczni ludzie przeżuwają większość pokarmu prawą stroną ust, natomiast leworęczni robią to lewą stroną. Mięśnie oczu odpowiadające za ostrość obrazu poruszają się około 100 tysięcy razy dziennie. Nie istnieją dwa takie same mózgi. Jedna cząsteczka DNA ma około 1,80 cm długości. Wasz mózg myśli, że jazda kolejką górską to wprowadzenie trucizny do organizmu. Kości w dłoniach dzieci kończą swój rozwój po 10 roku życia. To nie pot odpowiada za przykry zapach, a bakterie w nim bytujące. Gdy krzyczycie lub kichacie, wasz mózg próbuje ochronić was przed hałasem i redukuje głośność. Kiedy się najecie, czujecie się zrelaksowani, ponieważ organizm wydziela hormon szczęścia, serotoninę. Kichanie was uszczęśliwia. Istnieją neurony, które wychwytują wszelkie błędnie wysłane sygnały lub pomyłki, jakie popełnia mózg. Neurony w opuszkach palców są w stanie przetworzyć informacje w taki sam sposób, co mózg. Czujecie zapachy językiem. Nos ogrzewa i oczyszcza wdychane powietrze. Żyjecie poniekąd w przeszłości, ponieważ mózg potrzebuje 13 milisekund na przetworzenie informacji docierających do niego z oczu. Ludzie są najlepszymi biegaczami długodystansowymi. Owłosienie człowieka jest tak samo gęste co u szympansa, ale znacznie jaśniejsze. Kaszlecie niemal z prędkością dźwięku. W chwili zanurzenia się pod wodę ciało automatycznie zwalnia bicie serca, zwęża naczynia krwionośne i uwalnia erytrocyty zgromadzone w śledzionie. Wykorzystujecie 100% potencjału mózgu, tylko że nie naraz. Płytka nazębna nigdy nie jest naturalnie biała. W wyniku ciężkiego stresu lub zmęczenia możecie nabawić się skurczu mięśni. Gdy drętwieje wam ręka lub noga, a później czujecie w niej mrowienie, to znaczy, że w jakiś sposób ograniczyliście przepływ krwi przez tę kończynę. Mamy nadzieję, że udało nam się zajść wam za skórę tymi ciekawostkami. Ciało człowieka jest cudowne i dosyć drogie. Jego produkcja kosztowałaby miliony. A wy, moi drodzy, macie swoje własne za darmo. Wolne i czyste. Dbajcie o nie. Musi wam służyć do końca życia.